Rządy Karola IV Luksemburskiego, będącego królem niemieckim, czeskim oraz wreszcie świętym cesarzem rzymskim, cechowały szybki rozwój i stabilizacja. Ówcześni mówili o nim, że dla Czechów był ojcem, a dla Niemców ojczymem. Za jego panowania wzrosło znaczenie Pragi, która stała się jednym z najważniejszych europejskich miast. Karol nie zgodził się na odłączenie Moraw od Królestwa Czech oraz co więcej przyłączył do niego Śląsk. Chcąc zapewnić ciągłość władzy swej dynastii, wydał tzw. Złotą Bullę, ustanawiającą 7 elektorów, którzy mieli wybierać króla niemieckiego. Dzięki temu po śmierci Karola IV w 1378 roku koronę czeską i niemiecką przejął jego syn, Wacław IV. Jednakże Wacław rządził nieudolnie, przez co opozycja w Czechach i Rzeszy rosła w siłę. Dodatkowo konflikt z klerem sprawił, że czescy feudałowie pojmali i uprowadzili Wacława. Pomógł im w tym król Węgier, Zygmunt Luksemburski, który był rodzonym bratem Wacława. Porwany zdołał uciec, ale jego władza była coraz bardziej nikła. Seria porażek doprowadziła, że elektorzy w 1400 roku pozbawili Wacława tytułu króla niemieckiego, a nowym obrano Ruprechta Wittelsbacha. Zygmunt, chcąc wymusić na bracie zrzeczenie się korony czeskiej, ponownie uwięził Wacława i najechał na jego ziemię. W 1411 roku nowym królem niemieckim obrano Zygmunta Luksemburskiego, a postępujący kryzys polityczny doprowadził do ogólnej anarchii w Czechach, gdzie rozboje i walki między feudałami stały na porządku dziennym. Ludność również była niezadowolona z postępujących nadużyć i skorumpowania kleru. W takich okolicznościach pojawił się Jan Hus. Narodził się on około 1370 roku w miasteczku Husyniec. Mimo, że pochodził z biednej rodziny, to zdobył wykształcenie, został profesorem Uniwersytetu w Pradze oraz przyjął święcenia kapłańskie. Będąc pod wpływem poglądów Jana Wyclifa, krytykował czeskie duchowieństwo oraz coraz większy ucisk ludu. Jednocześnie bronił języka ojczystego. Jego kazania szybko zdobyły uznanie tłumów. W królestwie wzrosły nastroje antykościelne oraz te na tle narodowościowym, gdyż wielu Niemców zamieszkiwało Czechy. Hus coraz głośniej mówił o nepotyzmie czy symonii w kościele. Nie wahał się też krytykować papieża Jana XXIII, przez co jako heretyk został obłożony klątwą. Doprowadziło to do tego, że niemieccy rzemieślnicy zaatakowali kaplicę, gdzie przebywał Hus. Reformator został obroniony przez swych wyznawców, ale musiał uciekać z Pragi. Jan Hus wkrótce został wezwany na sobór w Konstancji, by oczyścić się z zarzutów o herezję. Otrzymał nawet list żelazny od Zygmunta Luksemburczyka, zapewniający mu bezpieczny przejazd. W Konstancji reformator został pojmany i spędził kilka miesięcy w niewoli. Podczas licznych przesłuchań wymagano od Husa, by wyparł się swoich poglądów. Ten pozostawał nieugięty i 6 lipca 1415 roku został spalony na stosie. Działania te według papieża miały zakończyć ruch reformatorski w Czechach. Jednakże nasiliło to tylko nastroje buntownicze, a symbolem sprzeciwu było udzielanie komunii pod postacią chleba i wina, a kielich stał się godłem całego ruchu. Rozpoczęły się ataki na majątki kościelne. Społeczeństwo ogarnęło przeświadczenie, że rychło nadejdzie Chrystus i utworzy Królestwo Boże. W takich nastrojach zradykalizowana ludność tworzyła wspólnoty religijne. Jedną z nich nazwano Tabor. Początkowo ruch husycki był jednolity, jednak wkrótce wydzieliły się z niego dwa główne ugrupowania. Radykalni taboryci, wywodzący się głównie z biedoty, oraz umiarkowani, skorzy do kompromisów kalikstyni, zwani również utrakwistami, składający się głównie z drobnej szlachty, mieszczaństwa i bogatego chłopstwa. 30 lipca 1419 roku ulice Pragi przemierzała husycka procesja pod wodzą kaznodziei Jana Żeliwskiego. Szybko przemieniła się w zamieszki, czego skutkiem była pierwsza defenestracja czeska. Rozwścieczony tłum wtargnął do ratusza i wyrzucił z okien burmistrza i rajców na piki swych towarzyszy, którzy oczekiwali na dole. Na tę wieść król Wacław IV dostał apopleksji i zmarł 2 tygodnie później. Tymczasem w stolicy rozgorzały walki między husytami, zwanymi również kacerzami, a katolikami. Powstanie rozprzestrzeniało się na inne rejony w kraju. Próbowano negocjować z Zygmuntem warunki objęcia tronu, jednak ten nie zgadzał się na żadne ustępstwa. Za pierwszą bitwę wojen husyckich uważa się tą pod Żywohostem, gdzie ciągnące na stolicę gromady chłopskie starły się z katolicką szlachtą. W samej Pradze wojska królewskie osiadły na zamku na Hradczanach i odpierały ataki husytów. W listopadzie zawarto rozejm. Po jego podpisaniu kilkuset taborytów z Janem Żiszką na czele wyruszyło w stronę Pilzna.
pod Nekmierzem dopadł go około 2000 oddział jazdy wierny Zygmuntowi Luksemburskiemu. Żiżka, dysponujący jedynie 300 ludźmi i kilkoma działkami, ustawił w półkolistym szyku 7 wozów, którymi dysponował. Średniowieczna kawaleria, która atakowała frontalną szarżą, została zaskoczona nową taktyką i powstrzymana, a ostrzał za umocnień zmusił ją do odwrotu. Należy w tej chwili wspomnieć o strukturze armii husyckiej. Początkowo składała się ona z ludności, która gromadziła się w celu obrony danego terytorium. Z czasem stała się półprofesjonalną armią. Dzieliła się ona na wojska polne, które skupiały się na działaniach ofensywnych, i wojska miejskie, które osłaniały dany obszar. Oddziały składały się z biedoty chłopskiej i miejskiej, a charakteryzowała je żelazna dyscyplina oraz zapał religijny. Przez to byli zwani bożymi bojownikami. Rdzeń armii husyckiej stanowili piechurzy. Ich uzbrojenie zależało od statusu materialnego. Walczono między innymi cepami, mieczami, siekierami, młotami, sulicami, kiścieniami czy bronią zdobyczną. Licznie używano też kusz oraz na niespotykaną wcześniej skalę broni palnej, takiej jak rusznice, piszczele czy hakownice. Taboryci masowo używali również artylerii, m.in. hufnic czy taraśnic. Armię husycką charakteryzowało używanie wozów bojowych. Były one solidnie wzmacniane. W czasie walki ustawiano je w okrąg lub czworobok i spinano łańcuchami. Taka ruchoma forteca, zwana Wagenburg, była trudna do zdobycia. Załoga jednego wozu liczyła od 10 do 21 ludzi. Składała się z woźniców, strzelców, kuszników, pawężników, cepników i suliczników. Husyci posiadali też wozy transportowe, gdyż często z armią ciągnęły ich całe rodziny. Uzupełnieniem oddziałów była nieliczna kawaleria, mająca zadania zwiadowcze oraz pościgowe za rozbitym przeciwnikiem. Triumf Żiżki podniósł morale taborytów, jednak niezdecydowanie sprawiło, że Pilzno pozostało w rękach Niemców i katolików. Husytom znajdującym się w mieście pozwolono odejść. Była to jednak zasadzka, gdyż kiedy ci udali się w swoją stronę, zostali zaatakowani przez katolicką ciężką kawalerię w sile około 2000 żołnierzy. Ponownie taborytom przewodził Żiżka, posiadając jedynie 400 ludzi i 12 wozów. Ustawił tabor na wąskiej grobli, za sobą miał bagna, a po bokach wyschnięte, acz grząskie stawy. Do bitwy doszło pod Sudomierzem 25 marca 1420 roku. Jazda przeciwnika nie zdołała przebić się przez umocnienia, a celny ostrzał zmusił ją do odwrotu. Drugie skrzydło próbowało ataku przez stawy, jednak teren nie pozwolił na atak kawaleryjski, więc jeźdźcy zaatakowali pieszo. To również atak został odparty, a gęsta mgła nie pozwoliła na dalszą walkę. Straty po obu stronach były znaczne, jednak Żiżka ponownie odniósł zwycięstwo. Zygmunt Luksemburski, pragnący osiąść na tronie czeskim, tego samego roku zwołał we Wrocławiu Sejm Rzeszy. Tutaj między innymi wydał niekorzystny dla Polski wyrok w sporze z Krzyżakami o Pomorze. Jednak co ważniejsze dla niego, w porozumieniu z papieżem ogłoszono pierwszą krucjatę przeciw husytom. 20 kwietnia nastąpiła koncentracja krzyżowców w Świdnicy. Nim ruszono w stronę Pragi, boży bojownicy, nie okazując litości, zajmowali kolejne miasta. W maju Zygmunt zajął Hradec Kralowe, dokonując po drodze pogromów na ludności czeskiej. W samej Pradze, która pozostawała w rękach Kalikstynów, doszło do zdrady i niejaki Czenek z Wartenberga oddał zamek na Hradczanach w ręce pełnomocnika Zygmunta. Przez to Kalikstyni wezwali do pomocy taborytów, którzy po zwycięskiej bitwie pod Benesowem 22 maja wkroczyli do stolicy. Tutaj doszło do zjednoczenia ruchów husyckich i ogłoszono 4 artykuły praskie. Chodziło w nich o swobodę głoszenia Słowa Bożego, udzielania komunii pod podwójną postacią, pozbawienia duchownych dóbr materialnych oraz aby władza świecka miała wyłączność w karaniu za grzechy śmiertelne. W Pradze silne oddziały katolików wciąż znajdowały się na Hradczanach i Wyszehradzie. Jednak boży bojownicy, liczący około 9000 ludzi, nie byli w stanie ich pobić, więc skupili się na obronie stolicy, gdyż nadciągały wojska Zygmunta. Krzyżowcy przybyli z całej Europy Zachodniej, a armia Luksemburczyka wahała się między 50-100 tysiącami żołnierzy. Kluczem do opanowania Pragi była Witkowa Góra, gdzie znajdowały się drewniane fortyfikacje otoczone murem i fosą. Załoga husycka liczyła tam 26 mężczyzn i 3 kobiety. Inne źródła mówią, że było tam 60 ludzi. 13 lipca setki kawalerzystów ruszyły w stronę wzgórza. Jednak stromy i wąski teren działał na ich niekorzyść.
Dzielni obrońcy powstrzymywali nieprzyjaciela, a następnego dnia na stłoczonych napastników wyskoczył Jan Žižka z oddziałem cepników, zabijając około 300 rycerzy, przerywając tym samym oblężenie. Po odniesionej porażce w armii krzyżowców nastąpiło rozprężenie i wycofano się do Kutnej Hory. Działania wojenne znów toczyły się w okolicy mniejszych miasteczek, a brak koordynacji w działaniach doprowadził, że krzyżowcy przegrali bitwę pod Małym Borem oraz pod Wyszehradem, którego załoga skapitulowała. Nieudolność działań Zygmunta doprowadziła, że taboryci zajmowali kolejne tereny. W Prachaticach, gdzie wcześniej doszło do rzezi husytów, Žižka w odwecie nakazał spalenie 580 mężczyzn, a kobiety z dziećmi wygnano. Cesarz wraz ze swoją armią w lutym 1421 roku wycofał się przez Morawy na Węgry. Pierwsza krucjata zakończyła się całkowitą klęską. Husyci dzięki temu zajmowali kolejne miasta. Jedynie Pilzno stawiało zaciekły opór. Taboryci nie brali jeńców i mało komu darowali życie. Okrucieństwem wyróżniali się nie tylko mężczyźni, ale i towarzyszące im kobiety. Następnie wojska praskich kalikstynów i taborytów, wspieranych kolejnym husyckim odłamem, orebitami, rozdzieliły się i opanowywały kolejne tereny. W Pradze skapitulowała załoga na Hradczanach. Sukcesy te spowodowały, że na Sejmie Rzeszy w maju 1421 roku legat papieski przedstawił bullę ogłaszającą drugą krucjatę przeciw kacerzom. Sami husyci również zwołali Sejm wszystkich stanów, szlachty i miast, na którym uznano Luksemburczyka wrogiem królestwa oraz przyjęto 4 artykuły praskie jako wspólne wyznanie. Krajem miało kierować 20 zarządców, w tym Jan Žižka, który wkrótce stracił drugie oko podczas kolejnego oblężenia. Równocześnie wysłano posłów do Jagieły i Witolda, oferując im koronę czeską. W samej Pradze mimo zawartego porozumienia, biedota dokonała przewrotu, a dyktatorem został kaznodzieja Żeliwski. By umocnić swą władzę ruszył pod most, jednak został tam pobity przez katolików, po czym wycofał się do stolicy. W sierpniu armia krzyżowców pod wodzą margrabiego Fryderyka wtargnęła do Czech. Po zajęciu przez nich Żlutic i Żatca, oddziały Žižki zostały okrążone na górze Vladar. Mimo tego husytom udało się wyjść z matni. Dopiero pod koniec roku ze swą armią przybył Zygmunt Luksemburczyk. Jego wojska dopuszczały się wielu okrucieństw na ludności cywilnej. W grudniu dotarł pod Kutną Chorę. Według różnych danych, jego armia dochodziła do 50 lub 100 tysięcy żołnierzy. Nie jest znana liczba wojsk husyckich, jednak szacuje się, że było ich 3 razy mniej. Žižka, przewidując zdradę mieszczan, wyprowadził swą armię przed mury miejskie i tutaj okopał tabor. Niewidomy dowódca miał rację, gdyż kiedy rozgorzała walka, otwarto bramy i jazda przeciwnika dostała się za mury. Husyci znajdujący się w Kutnej Chorze zostali wymordowani. Taboryci skutecznie odpierali ataki, jednak byli okrążeni ze wszystkich stron. Žižka postanowił dokonać śmiałego manewru i mimo przewagi przeciwnika sformował szyk taborowy z działkami na przodzie i przebił się przez siły Luksemburczyka, przemaszerowując w pobliżu jego obozu. Zdezorientowany Zygmunt nie zareagował i nie próbował nawet ścigać husytów. Decyzja ta była brzemienna w skutkach, gdyż po serii bitew pod Nebowidami, Chabrem i niemieckim Brodem, gdzie do niewoli dostał się Zawisza Czarny, nieskoordynowana armia krzyżowców uległa unicestwieniu. Zygmunt zdołał uciec na Węgry, a druga krucjata, podobnie jak pierwsza, zakończyła się kompletną porażką. Boży bojownicy w styczniu 1422 roku triumfalnie wkroczyli do Pragi. Wojny husyckie dopiero nabierały rozpędu.